Szanowne panie i panowie. Szívből gratulálok a fiataloknak, az ifjú konzervatívoknak, hogy ezt a konferenciát megszervezték. És nem csak technikailag szervezték meg, hanem szellemileg is előkészítették. Zorganizowania tej konferencji. I nie tylko fizycznie ją zorganizowali, ale również i umysłowo, od strony umysłowej. Przecież włożona jest to ogromna praca, prawie przez rok przygotowywali się do niej. Kutatómunka, tájékozódás, kapcsolatfelvétel. Wiele pracy, odszukania osób, które mogłyby wziąć udział w konferencji, prac organizacyjnych, badawczych. És köszönjük a hosszabb ideje fiataloknak, hogy segítették őket ebben a munkában. Również dziękuję tym, którzy od wielu lat już są młodzi, za pomoc młodzieży w zorganizowaniu tej konferencji. Köszönjük a vendégfogadó, hosszabb ideje fiatal polgármesterúrnak, Lébános atyának. Szeretnie dziękujemy burmistrzowi, który również jest od wielu lat młodym człowiekiem, księdzu proboszczowi. A kollégiumnak, szakácsoknak, felszolgálóknak, a ház munkatársainak. Pracownikom kollegium, internatu i wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tej konferencji. És azoknak a még hosszabb ideje fiataloknak, akik elvittek Lengyelországból. I tym młodym, którzy już od wielu, wielu lat są młodymi ludźmi i przyjechali na tą konferencję, że aby wciąż mieli udział. És közülük azoknak is, akiknek emlékeik újra és újra fölidézi egy balatonbogári látogatás. I tym osobom, które przyjeżdżając tutaj wspominają miejsca, w których przebywali w tamtych czasach. Nekem is történelmi élmény volt ott állni, és az egykori diák tövedezette szép magyarságról, mesélte el élményeit, és mutatott rá arra az indexre, amely őt igazolja vissza, hogy igen, itt jár, itt tanult, és hát számára rendkívül nagy élmény, és nagyon nagy öröm újra és újra visszatérni. Dla pana Sándora Leżáka było to też wielkim przeżyciem, kiedy słuchał wypowiadającego się po węgiersku byłego ucznia liceum i gimnazjum w Balatonboglar, jak o jego wspomnieniach, o jego przeżyciach z tego okresu. Röviden tőle tenni a kérdés, hogy vajon tőle kell-e bátorság ahhoz, hogy egy teleki konferenciát szervezni? Nasuwa się tu pytanie, czy potrzebna jest odwaga ku temu, żeby taką organizację o panu teleki, taką konferencję o panu teleki zorganizować. És amikor megidézem Teleki Pál egy rögtihatát, aminek a címe az, hogy merjünk magyarnak lenni. Jeżeli przytoczę zdanie pana Teleki, który powiedział, że miejmy odwagę być Węgrem, akkor azt is megerősítem, hogy igen, merjünk róla Teleki Pálról beszélni. Także chciałbym na to odpowiedzieć i wzmocnić to zdanie tym, że tak, miejmy odwagę mówić o panu Teleki. Merjünk megszólalni, merjünk megfontolni és hiteles szavainkat, gondolatainkat a közel kétharmados történelmi felhatalmazással tettekre váltani. Miejmy odwagę się wypowiadać, miejmy odwagę zamieniać w czyny swoje słowa i myśli, czując za sobą historyczne poparcie dwóch trzecich społeczeństwa. Miejmy odwagę mówić o prawie panu Teleki. Ne engedjünk az ármánkodó kísértésnek, álljunk ellen a gonoszoknak, a hazavárulóknak, a hazugságnak, a politikai bűnözők tudatos rágalmazásának, szégyenteljes akadémiai dolgozatokat védelmező hamisítunk.
Nie pozwólmy, aby zwyciężyły pokusy intry. Przeciwstawmy się złu, zdradzie ojczyzny, kłamstwie, oszczerstwom politycznych zbrodniarzy, obrońcom fałszywych, wstydliwych prac akademickich. Miejmy odwagę mówić o prawie uchwały Teleki. Legyen bátorságunk példázattá emelni a rendíthetetlen keresztény hitét, nemzeti elkötelezettségét, erkölcsét. Legyen erőnk és bátorságunk, hogy a nemzet önismeretében méltó helyre emelkedjen Jók Teleki Pál, a miniszterelnök, az akadémikus, a nemzetnevelő főcsere. Miejmy odwagę postawić na przykład niepodważoną wiarę chrześcijańską, odpowiedzialność narodową i moralność. Miejmy dość siły i odwagi, aby wykonując rachunek sumienia na naród, wyniósł na należne mu miejsce hrabiego Pála Teleki, premiera, akademika, wychowującego naród harcerza. Merjünk a nemzet nagyjaiból beszélni, merjünk őket példának és iránykűnek tekinteni. És ne csak a tudatunkban, de a városok és falvak összegein is merjünk számukra emlékművet emelni. Po wielodziesięcioletnim fałszowaniu historii i oczernianiu miejmy odwagę mówić o wielkich osobistościach naszego narodu. Miejmy odwagę stawiać ich za przykład i za wskazówkę w postępowaniu. I miejmy odwagę nie tylko w swoich myślach, ale na placach miast, wiosek stawiać im pomniki. Legyen bátorságunk szólni és cselekedni a történelmi hazáért, a mártírok lérvéből születő jövendőről. Merjünk beszélni Isten szolgájáról, Vincenti bíborosról, mint nemzeti és nem csupán katolikus példaképről, merjünk beszélni Varga Béláról, merjünk beszélni Jók Teleki Pál munkásságáról, életútjáról, aki nemzetékével együtt a Lenin fiúk által megkínzott Trianonban megcsonkított ország megmaradása érdekében rendkívüli erőfeszítésekről képes. Igen, merjünk megidézni Rohász Kortókár püspök internei, szociális tanításai. Legyen bátorságunk újra és újra a nemzeti jövendő szolgálatával állítani a két világháború közötti német népi írók gondolatait. Miejmy odwagę odzywać się i czynić w interesie historii naszej ojczyzny, w interesie rodzącej się z krwi ofiar przyszłości. Miejmy odwagę mówić o słudze Bożym, kardynale Vincenti, jako o narodowym i nie tylko katolickim przykładzie. Miejmy odwagę mówić o pracy hrabiego Pála Teleki i jego drodze życiowej, który wraz ze swoim pokoleniem, krzywdzonym przez chłopców Lenina, był zdolny do niesamowitych poczynań w celu zachowania obronionej przez Trianon, zachowanego przez Trianon państwa. Miejmy odwagę przytaczać upomnienia biskupa Otokara Grochowskiego, jego nauki. Miejmy odwagę stale od nowa stawiać w służbie przyszłości narodu myśli pisarzy ludowych żyjących pomiędzy dwoma wojnami światowymi. Merjünk beszélni és emlékezni, mert Wagnerről a nemzetre nézve káros következményekkel járó gyávaság lesz, ha elszavasztanánk a korszakváltó történelmi esélyünket, lehetőségeinket. Miejmy odwagę przypominać i mówić, bo dla narodu byłoby to pociągające za sobą szkodliwe skutki tchórzostwo, gdybyśmy tą historyczną szansę przeoczyli. Igen, végzetes és Wagnerű gyávaság, ha igazunk és lehetőségünk tudatában nem leszünk képesek az ország leltárral párhuzamosan hiteles történelmi leltárt is készíteni, ha nem leszünk képesek a fiatal kutatóknak, történészeknek lehetőséget biztosítani az elmúlt évszázad történéseinek tudományos ellenzésére, feltárására. Vakmerő gyávaság, ha igazunk és lehetőségünk tudatában nem mondjuk, nem képviselünk azt,
ami közjó, ami nemzeti érték, ami nemzeti minőség. Owszem, tragiczne i zuchwałe tchórzostwo, tym mając poczucie prawdy i możliwość jej ujawnienia, nie będziemy w stanie, wykonując inwentarz spraw państwowych, sporządzić również wiarygodny inwentarz naszej historii. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić możliwości młodym naukowcom, historykom, aby zbadali, odkryli i zanalizowali wydarzenia historii minionego stulecia. Tak, jest to zuchwałym tchórzostwem, jeżeli znając prawdę i posiadając możliwość jej ujawnienia, nie będziemy reprezentować tego, co jest dobre, co posiada wartość i jakość narodową. Igazunk és lehetőségünk tudatában megyünk sztopot állítani Tuti Honkának, Vas Albertnek, s még mennyi történelmi adósságunk van. Megyünk Budapesten, köztéren sztopot állítani Rót Feleki Pálnak. Megyünk előtte egyedes bevéppal megállni, és lengyel barátainkkal együtt főhajtással megköszönni, hogy a barna és a vörös oldas eszmé világot hipnotizáló erőterjében tízezrek életét mentette meg, és millióknak ad a jövőben is keresztény és magyar példázatot. Poczuciu prawdy i istnienia możliwości jej ujawnienia, miejmy odwagę postawić pomnik Ilonce Tot, Albertowi Wasz i jeszcze innym osobom, wobec których mamy dług historyczny. Miejmy odwagę postawić pomnik hrabiemu Balowi Teleki na placu w Budapeszcie. Miejmy odwagę stanąć przed nim z wyprostowanymi plecami wraz z naszymi polskimi przyjaciółmi i schylając głowę podziękować, że podczas panowania hipnotyzujących świat brązowych i czerwonych wilczych ideologii był w stanie uratować życie dziesiątkom tysięcy ludzi i dla milionów będzie w przyszłości przykładem chrześcijanina i Węgra. A Tertum az iskola és a közélet megújulásával a nemzeti reneszánsz reményére merjünk magyarok és európaiak lenni, Rót Feleki Pál életének, sorsának példázatával is, akiről Ily és Gyula 1941-ben a ma is érvényes versmondatában így jön. Idézem, fölfelé futva példát így mutat, ki jobbra, balra nem lehet már utat. Poprzez zreformowanie szkolnictwa i życia społecznego w nadziei renesansu narodowego miejmy odwagę być Węgrami i Europejczykami za przykładem życia i losu hrabiego Pála Teleki, o którym Gyula Illés w 1941 roku tak pisał w do dziś aktualnym fragmencie wiersza. Biegnąc do góry, tak daje przykład tym, co ani w lewo, ani w prawo nie znajdują odpowiedniej drogi. E gondolatokra Isten éltesse a lengyeleket, magyarokat, fiatalokat és a hoztam idejét fiatalokat. Tymi słowami chciałbym podziękować Polakom, Węgrom, młodym ludziom. Niech ich Pan Bóg ma w swojej opiece.